Witajcie serdecznie, tutaj Hermes i ja mam dla Was krótką informację na temat kaset, które mam, które zgrywam. Są to kasety z partii ze Świętochłowic, liczba ich wynosi 36 sztuk. Kasety te już zakupiłem w poprzednim miesiącu i kasety te zostały oczywiście przejrzane na grupie discordowej i znalazło się trochę ciekawych materiałów. Głównie one były nagrywane w okresie 2003-2005 na Polsacie i TVN. Z TVP jest bardzo mało materiałów i za bardzo też nie ma co zgrywać. Jedynie zachował mi się tam blok reklamowy najprawdopodobniej z 2004 roku. I to tyle, co będzie z TVP, bo za bardzo też nic nie znalazłem. Były filmy, wszystkie filmy są na tych kasetach nagrane, no praktycznie w LP, prawie, bo są też pojedyncze filmy nagrywane w trybie SP, jak na przykład ten film. Ten film mam akurat z Wielkanocy 2000. Bodajże albo 1998 i to akurat będzie Polsat, ale mówię, tu są głównie nagrania z lat 2003-2005 i też są poszczególne jakieś z okresów 2001-2006 i na większości kaset nie zostały wycinane materiały. Pan to można powiedzieć, że te kasety były leniwie nagrywane na zasadzie a tu nagram, a tu nie, a tu wytnę, a tu też nie. I efektem właśnie takiego nagrywania zostało powitanie roku 2005, które już znalazło się u mnie na kanale. A głównie teraz to będę zgrywał tutaj reklamy i zapowiedzi, ponieważ też za bardzo na tych kasetach nic więcej się nie zachowało. Będą jeszcze na pewno losowania lotto, trafiło się trochę całych, też przeważnie z tego okresu, będą jeszcze różne programy. I też akurat je będę hostował na YouTube'a, ale to wszystko też będę robił w określonym czasie. Nie mam za bardzo teraz czasu, żeby przegrać te wszystkie kasety. Zgrywam je pojedynczo. Część kaset zgrałem połowicznie. Tak zdecydowałem, że będę te kasety zgrywał sobie na przemian, żebym też nie miał jakiejś monotonności w tych materiałach, ale są też kasety, które zgrałem od razu pod rząd, na przykład żeby nie mieć trudności, a przeważnie zgrywałem te kasety, które miały najwięcej materiałów do zgrania, czyli właśnie ta kaseta E240 z tym powitaniem roku 2005, która też była w LP. Z filmów LP jeszcze mogę dodać, że trafił mi się film z emisji dwójkowej z 30 sierpnia 1990 roku. Niestety film urwał się już jeszcze przed napisami, a po filmie był komentarz dnia i zakończenie programu, także trochę szkoda. No i zakończę programu, w ogóle na tych kasetach żadnego nie znalazłem. Przyznam, że znalazłem tylko fragment test kardu z jedynki z 2003 albo 2004 roku, który swoją drogą został nadpisany. Zresztą to nie był jedyny materiał, który padł ofiarą nadpisu. Ofiarą nadpisu też padło zakończenie programu Polsatu i rozpoczęcie jego. I to było prawdopodobnie z tego samego dnia. Był film, później znalazł się program Piosenka na życzenie dzień później po tym filmie, którego była emisja. Prawdopodobnie było nagrane na kasetę rozpoczęcie. No ale trudno, jak to się mówi. No i jeszcze kolejna informacja, że niedługo będę miał kolejne kasety ze Świętochłowic. Zdecydowałem się zamówić. Pan mówił, że tym razem będzie już więcej kaset w trybie SP i na to liczę. Bo też szukam troszeczkę ciekawszych materiałów, a nie ukrywam, że zgrywanie z tych kaset w trybie LP jest troszeczkę uciążliwe. Aha, jeszcze informacja, o której nie wspomniałem, będą też nagrania z TV4, no też praktycznie z tego samego okresu, ale też będą pojawiać się okolicznościowe dżingle reklamowe i tam różne szaty opraw graficznych. Także ta partia obfitowała w różnorodność fragmentów opraw graficznych, z czego ja też jestem zadowolony. No i co mam, no i co mam wam więcej powiedzieć, że to wszystko w sumie z mojej strony. Materiały na kanale pojawią się też w swoim miejscu i w swoim czasie. I programy też pojawią się, te których nie mogę wrzucić na dysku Google Drive.
I proszę też nie zasypywać mnie różnymi dziwnymi pytaniami w komentarzach, które będą dotyczyły informacji w filmie, które zostały wypowiedziane. Jeżeli to zostało wypowiedziane, to znaczy, że tak jest. I ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dzięki też, że obserwujecie i śledzicie mój kanał. I mam nadzieję, że będzie nas znacznie więcej. No i to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się.